Witam szanowne grono graczy, dzisiaj porozmawiamy na temat Ghost Recon Breakpoint. Dzisiaj, jak wiecie, są techniczne testy, nie wiem czy ktoś z was ma dostęp. Ja na szczęście dostałem dostęp od patrona, pozdrawiam Xert. Powiem wam, że jestem w szoku. Nie mogę niestety wiele powiedzieć na ten temat, z tego względu, że obowiązuje NDA. Jeżeli chodzi o wszelkie informacje dotyczące gry, dotyczące wrażeń. Ale ogólnie wam powiem, że tak, chcę grać. Po tym, co zobaczyłem, zdecydowanie chcę grać. Ale podsumujmy mniej więcej to, co wiemy na temat gry, bez jakichś większych szczegółów, jeżeli chodzi o techniczne testy. Pierwsza sprawa to będziemy walczyć na wyspie Aurora. Wyspa jest naprawdę ogromna, z pięknymi widoczkami, to mogę wam potwierdzić. Scenariusz jest pisany przez byłego ex-Special Forces, więc może być naprawdę nieźle. Na samej wyspie korporacje produkują drony i bad guys stwierdzili, że przejmą wyspę i je zmilitaryzują. I głównym dowodzącym jest nikt inny jak John Bernthal. Jest to aktor, który grał w serialu Punisher, na pewno wiecie. Dowodzi on wilkami, wolves. Bad guys wyglądają jak naziści, długie płaszcze, maski, wielkie gnaty. No, ciekawie. A na samym początku zostałeś wysłany wraz z ekipą Ghostów, żeby zbadać, co się dzieje tak naprawdę na wyspie, ponieważ stracono kontakt. No i zestrzeli twój helikopter i zaczynasz rozgrywkę jako właśnie ranny Ghost i musisz sobie jakoś radzić. Jeżeli chodzi o samą grę, wprowadzono coś nowego jak system run. Innymi słowy, jeżeli dostaniesz ostro, no to trzeba się zabandażować, kuśtykasz, plujesz krwią. No powiem wam, że rzeczywiście jest to w pewnym sensie breakpoint i musisz sobie z tym jakoś poradzić. Oczywiście jest też system poruszania się na zasadzie, że będziesz się męczyć, nie możesz biec non-stop, więc zdecydowanie wszelkie medykamenty, medyk polowy bardzo tutaj się przydaje. Od razu tutaj przeskoczę do informacji, że mamy do wyboru kilka klas postaci. Assault, czyli wiadomo, sharpshooter, strzelec, panther. Jest to postać, która może się ukrywać. Może rzucić pod swoje nogi akurat granat dymny i wyciągnąć na przykład rannych towarzyszy spod ciężkiego ognia artylerii. Mamy inżyniera, który posługuje się dronami, jak również field medic, który będzie was łatał, to jest dość istotne. Wprowadzono tutaj też system użycia dron, rozpoznania, to jest całkiem ciekawa sprawa, jeżeli jeszcze gramy w ekipie. Więc to będzie gierka naprawdę, z kumplami będzie można się świetnie tam na pewno bawić. Jest dużo różnych buffów poprzez jedzenie, picie, nawet sprawdzenie broni. Więc dość ciekawie. Następnie, jeżeli chodzi o same bronie, mamy tutaj rzadkość broni, oznaczone różnymi kolorami. I 40 różnych pojazdów w grze występuje, więc będzie co robić. W szczególności, że wprowadzono coś takiego jak wyścigi. Czyli jeśli chodzi o replayability, czyli granie w kółko w grę, no to będziemy mieli co tam robić. W szczególności, że mamy do dyspozycji PvP, będziemy mogli się naparzać. I to jest bardzo fajna informacja. Jeżeli chodzi o twój rozwój postaci i drzewka umiejętności, to są dwa różne drzewka na jednej postaci. PvE i PvP. Czyli będziemy mogli mieć na przykład tą samą broń, ale będziemy mieli różne drzewka do walki z graczami i do walki z przeciwnikami w samej grze, więc to jest wow. To jest bardzo fajna sprawa i możemy się mazać w błocie jak Schwarzenegger w Predatorze, więc będzie tutaj dużo elementów skradankowych, jeżeli tylko tego chcesz, więc to jest twój tak naprawdę wybór. I powiem wam, że to jest takie clue tego, co widzimy w Ghost Recon Breakpoint. Ja chcę grać, ale od razu wam powiem, że gra ma spore wymagania. Jeżeli chciałbym na przykład ją streamować, no to coś mi się wydaje, że potrzebuję drugiego kompa, żebym sobie bez problemu to streamował bez jakichś ścin. Nagrywałem materiał tak dla siebie, żeby sobie później przejrzeć. I powiem wam szczerze, że mój OBS trochę tracił klatek. Więc zdecydowanie zobaczcie sobie na wymagania, zanim kupicie tę gierkę, jeżeli ją kupicie. I mam nadzieję, że wcześniej czy później pojawi się otwarta beta, gdzie wszyscy będą mogli wskoczyć i będziemy mogli podyskutować na temat tego, co widzieliśmy w samej grze. Na razie to jest wszystko pod NDA. No i czekamy na rozwój wypadków, a premiera gry 4 października na wszystkie platformy, włącznie z Google Stadia, ale akurat to nas nie dotyczy, bo w Polsce Google Stadia nie zagości obecnie, ale podobno i tak się za bardzo nie opłaca. Ale o tym porozmawiamy może w innym filmiku. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia w Ghost Recon Breakpoint.